Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Pierwsze dni Wielkiego Postu wskazują nam w liturgii słowa, w Słowie Bożym czytanym podczas Eucharystii, jak czas Wielkiego Postu dobrze przeżyć. Słowo Boże wskazuje to w sposób obrazowy, w sposób bardzo piękny, aby przygotować nasze serca do tych dni, które nadchodzą, już nadeszły właściwie, już w nich uczestniczymy. Uświadomiła nam to dzisiejsza Droga Krzyżowa, pięknie zaśpiewana, na melodię, która powróci już w niedzielę, podczas gorzkich żali. A więc rzeczywiście, kiedy słyszymy tę melodię, kiedy słyszymy i śpiewamy te pieśni, uświadamiamy sobie, że Wielki Post rzeczywiście się rozpoczął. I to jest dobra myśl, ponieważ świadomość uczestnictwa w Wielkim Poście, czyli w tym 40-dniowym, w tej 40-dniowej drodze do zmartwychwstania, do świąt paschalnych, do zwycięstwa nad śmiercią, jest dla nas zaproszeniem, abyśmy rzeczywiście weszli na drogę, która nas do czegoś przygotuje. Nie, żebyśmy te dni i tygodnie sobie tak przepchnęli, ale żebyśmy pozwolili Panu Bogu w naszym życiu uczynić coś naprawdę dobrego. Zauważcie, że nie mówię, abyśmy uczynili, ale bardziej, abyśmy pozwolili Panu Bogu uczynić w naszym życiu. To jest mała różnica, ale jakże ważna. Bo to Bóg jest dawcą i chcenia, i działania. To Bóg jest dawcą każdego naszego dobrego natchnienia, pomysłu, na przykład na to, jak Wielki Post przeżyć, żeby był dobry. Ale jednocześnie ten sam Pan Bóg daje nam łaski, abyśmy w tych naszych postanowieniach wytrwali. I dlatego wczorajsza liturgia słowa ukazała nam dwie drogi. Drogę błogosławieństwa, a więc drogą posłuszeństwa Panu Bogu, kroczenia w Jego obecności. I drugą drogę, jakby naprzeciwko, drogę, którą człowiek sobie sam ustala. I Pismo Święte mówi, że to jest droga bezbożnych. Droga, która prowadzi na zatracenie. Droga przekleństwa. A zatem myślę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, jak się wspólnie modlimy w naszej wspólnocie modlitwy, chcemy iść tą pierwszą drogą, drogą Bożą, drogą błogosławieństwa. I zobaczcie, co to znaczy pójść drogą błogosławieństwa. O tym dzisiejsze czytania mówią. Czym jest prawdziwy post? To jest pewna postawa życiowa, gdzie na nowo chcę odzyskać bliskość Boga w moim życiu. I ja myślę, że każdy z nas ma takie szczególne doświadczenia w swoim życiu, do których chętnie wraca. Kiedy Pan Bóg był szczególnie obecny w moim życiu. Kiedy tak czułem Jezusa, że wydawało mi się, że jest, przechodzi obok mnie. Mieszka w moim sercu. Rozpala mnie swoją łaską.
To są niesamowicie piękne i wartościowe momenty. One są nam dane, podobnie jak apostołom na Górze Przemienienia, kiedy zobaczyli chwałę Jezusa, po to, żebyśmy przeszli dzięki tym przeżyciom przez trudne momenty naszego życia. Zobaczcie, po Górze Tabor Przemienienia apostołowie będą widzieli tego samego Jezusa na Golgocie, umierającego i cierpiącego. Doświadczenie Pana Jezusa w chwale pomaga im przejść przez doświadczenie krzyża. I tak samo, moi drodzy, u nas doświadczenie jakiejś szczególnej bliskości Pana Boga w mocy Ducha Świętego, w mocy Jego działania w sakramencie, w Słowie Bożym, a może i nawet w drugim człowieku, w spotkaniu. Te momenty szczególne, piękne, one są po to, żebyśmy chętnie do nich wracali naszą myślą. I nie ma w tym nic złego prosić Pana Boga, żeby one wróciły. Ale pamiętajmy o tym, że to są momenty, a nie całe życie. Na momentach i chwilówkach nie zbudujemy naszej wiary. Wiarę budujemy na czasami bardzo żmudnym, suchym, trudnym doświadczeniu przechodzenia przez życie. To tam ma być obecny Pan Jezus. I Exodus, czyli wyjście z Egiptu, Izraelici, którzy wychodzili, oni nigdy nie przypuszczali, że będą szli 40 lat do ziemi obiecanej. I wiemy, że wielu chciało wrócić. Woleli wrócić do niewoli egipskiej, byleby tylko mieć to swoje fajne życie, fajne. A jednak Bóg prowadzi nas do ziemi obiecanej. I dlatego, moi drodzy, to pytanie w dzisiejszej Ewangelii bardzo ważne. Pozwólcie, że jeszcze się chwileczkę przyjrzymy mu. Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, pytają Jezusa, a Twoi uczniowie nie poszczą? I Pan Jezus odpowiada im pewnym obrazem. Czy mogą goście weselni się smucić, dopóki oblubieniec z nimi jest? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Myślę, że zastanawialiśmy się nie raz i nie dwa nad znaczeniem tych słów. Pozwólcie, że spojrzę na to zdanie z troszeczkę innej strony. Co to znaczy, że oblubieńca zabrakło w życiu? To jest właśnie to doświadczenie nasze, że Pan Jezus kiedyś był w moim życiu, tak bardzo konkretnie, serce, swoją miłością, dotknął mnie. Ja myślę, że każdy z Was wie, o czym mówię. Ten moment naszego życia, kiedy naprawdę uświadomiłem sobie, że Jezus tak mnie kocha. A potem przyszła codzienność i gdzieś mi się to rozmyło. Muszę iść do pracy, dzieci płaczą, wracam z pracy, są obowiązki codzienne, dom, konflikty z małżonkiem, jakieś inne problemy, finansowe, może zdrowotne. I to wszystko zaczyna się tak na nas nakładać, przysypywać nam to doświadczenie bliskości Boga. I kochani, jest to wielkie niebezpieczeństwo, że te troski codzienne, nikt nie mówi, że nie są ważne, ale codzienne, doczesne, przysłonią nam zupełnie Pana Boga. I wtedy właśnie uświadamiamy sobie, że oblubieńca nie ma. Sam Jezus mówi, to jest ten czas, kiedy będą pościć. Po co zatem nasz post? Zobaczcie, moi drodzy, Słowo Boże jasno nam podpowiada. Pościsz, żeby odzyskać obecność oblubieńca. Pościsz, żeby na nowo poczuć, że Jezus jest blisko Ciebie w Twoim sercu. I to jest prawdziwy post. Wszystkie nasze umartwienia, które są ważne, i dobrze, że na pewno mamy jakieś wielkopostne postanowienia. One wszystkie są narzędziami, pomocą w tym jednym właściwym celu naszego postu. Aby na nowo Pana Jezusa odzyskać dla mojego życia.
aby go na nowo do mojego życia zaprosić, aby dla Pana Jezusa powiedzieć: przyjdź. Choć może w tylu sytuacjach mojego życia Cię nie było, bo sam Cię wyrzuciłem. Przyjdź. Zapraszam Cię na nowo. Przyjdź, bo teraz jest czas Twojego przychodzenia. Przyjdź w mocy swojego krzyża. Sit crux mihi lux. Niech krzyż będzie mi światłem. Przyjdź, Panie Jezu. W mocy swojej męki, w mocy swojej krwi, która oczyszcza. Przyjdź, Panie Jezu, do mojego serca, do mojego domu, do moich dzieci, do mojego małżeństwa, do mojej parafii. Przyjdź, Panie Jezu, do mojego życia. I przyjdzie taki czas, kochani, Jezus o tym mówi, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Pamiętajmy zatem, że prawdziwy post to ten, który prowadzi nas do Jezusa, który na nowo otwiera nasze serca, bo On tam jest. Pan Jezus chce na nowo, tak jak wtedy, w tym momencie, kiedy czułaś Jego obecność, tak konkretnie. On chce na nowo w Twoim życiu zagościć. I taki, moi drodzy, jest cel naszego Wielkiego Postu. Aby Jezus był uwielbiony. Aby Jezus odrzucony, pohańbiony, ukrzyżowany i zabity mógł w moim życiu zmartwychwstać. Prośmy o to w każdej drodze krzyżowej. Prośmy o to w każdej ofierze mszy świętej w tym Wielkim Poście. Prośmy o to już za chwilę, kiedy zostaną ofiarowane dary, chleba i wina. Zanieś tam razem z gestem kapłana. Zanieś tam swoje życie. I kiedy za chwilę kapłan podniesie hostię już przemienioną Duchem Świętym, jako ciało Pańskie, powiedz w swoim sercu: Pan mój i Bóg mój, Jezu, przyjdź do mojego serca.